Witam państwa na swoim kanale. Dzisiaj będę mówił o tym, czym jest ojczyzna, czym jest naród, o tym, że naród jest ważniejszy od ojczyzny. Naród jest tylko ojczyzna jest tylko jakby gniazdem, domem narodu i będę mówił o tym co powinniśmy zrobić, żeby Ojczyznę i ten naród zachować, przekazać następnym pokoleniom. Będę mówił o tym, co to znaczy być Polakiem. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Powiem też, czy jest tak, jak mówi prezydent Andrzej Duda, że Polakiem jest każdy, kto ma Polskę w sercu. Są tacy w Polsce, którzy lubią używać nazwy Ojczyzna. Lubią używać nazwy patriotyzm, odwołują się do ojczyzny, do patriotyzmu, natomiast nie lubią używać słowa naród, a już szczególnie nie lubią słowa y, nacjonalizm. Y, I teraz zauważmy jedną rzecz. Y, Polska się zawsze różniła znacznie od innych krajów, bo w tych innych krajach najważniejsze było coś, jakaś rzecz, a nie ludzie. Najważniejsze było państwo bardzo często i temu państwu wszyscy służyli. Byli jakoś Jego własnością. Najważniejsza była ojczyzna, jako swego rodzaju ojcowizna. Natomiast, jeżeli sobie uświadomimy, że najważniejsi w tym wszystkim są ludzie, no to najważniejszy jest, najważniejszy jest naród. I ten naród buduje ojczyznę. Zajmuje określone tereny, często przychodząc z bardzo daleka. Tak jak na przykład Węgrzy. I przekształca tą ziemię. Nadaje jej swoje piętno. Zaludnia ją, buduje miasta, dwory, zmienia przyrodę. No i zgromadzi jakiś swój dorobek. I ten dorobek, ta ziemia te to wszystko, te, te wszystkie rzeczy jeżeli tak to można nazwać no to jest właśnie y, ojczyzna y, i y, y, jeżeli tak to y, przede wszystkim trzeba dbać o naród, a nie o ojczyznę, bo ojczyzna bez narodu jest niczym prawda, to jest staje się jakimś muzeum jakimś miejscem E, niezrozumiałym e, dla tych, którzy je zamieszkują e, jakimś takim e, reliktem. Dopóki żywy jest naród, dopóty ta ojczyzna też jest żywa i e, ma swój sens e, i ma e, swoją treść. E, I... E, Pamiętajmy jeszcze o jednym, że jeżeli mówimy naród, to znaczy o, o co chodzi, bo są tacy, którzy dzisiaj mówią no, naród polski. Prezydent Duda powiedział jeszcze, że ten każdy, kto należy do narodu polskiego, kto dziś mieszka w Polsce, no jest w pełni Polakiem, jeżeli ma Polskę w sercu. Tylko co to znaczy? Co to znaczy Polska, i co to znaczy mieć ją w sercu? I teraz. Jeżeli zadamy pytanie, co to jest naród, na to pytanie jest oczywiście wiele odpowiedzi, znaczy jest jedna odpowiedź, ale wielowarstwowa. Ale trzeba by w tym momencie wyakcentować jedną kwestię. Naród to jest ta wspólnota ludzi, która powstała w wypadku Polski bardzo wcześnie, gdzieś tam. Po tysięcznym roku bezpośrednio, która żyła jako Polacy w Polsce, nie tylko w Polsce, przez te tysiąc lat, która żyje teraz i która będzie żyć za 10, 20, 100 lat. I jest pewna ciągłość, prawda? Znaczy, każde pokolenie coś robi. Tu szczególnie ważne są te pierwsze pokolenia. Które dały pewien fundament. I to pokolenie, odchodząc, zostawia pewien swój testament, zostawia pewne przesłanie, i następne pokolenie ma obowiązek, jakby realizować to przesłanie. Trochę to przypomina doktrynę Kościoła Katolickiego, w której mm, można dołożyć nowe rzeczy, ale te nowe rzeczy nie mogą być sprzeczne ze starymi rzeczami. No i y, 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 ojczyzna jest dorobkiem tych y, wielu, y, pokoleń, dorobkiem, który należy zachować i który należy przekazać przyszłym pokoleniom w niezmienionej formie, wręcz, jeżeli w zmienionej, to tylko w ubogaconej. Stąd nie jest tak, że w demokratycznym państwie naród może w wyniku referendum na przykład pozbyć się ziemi, albo zmienić pewne podstawowe wartości narodowe, bo to pokolenie jest tylko jednym pokoleniem. I jeżeli ktoś, komuś się to nie podoba, jeżeli ktoś nie chce przyjąć tego przesłania, nie chce realizować tych celów, nie chce szanować i umacniać tych wartości, no to po prostu musi się wypisać, musi powiedzieć: Nie jestem Polakiem. I jeżeli prezydent Duda powiedział, że Polakiem jest ten, kto czuje Polskę w sercu, to jest to takie bardzo ogólne, bo, bo, bo można to zinterpretować w ten sposób, że po prostu y, czuje się Polakiem. Czuje się Polakiem, a przez Polskę rozumie jeden to, drugi to, trzeci to. Tak jak mówił Jan Józef Lipski, dwa ojczyzny, dwa patriotyzmy. Że jeden ma taką ojczyznę, drugi ma taką ojczyznę, jeden, jeden rozumie patriotyzm w ten sposób, drugi w inny sposób. Nie, to nie jest tak. Polska jest jedna, naród polski jest jeden, zespół wartości. Jest wciąż ten sam, i Polakiem jest ten, kto czuje Polskę w sercu, ale czuje Polskę prawdziwą, tą, jaką ona jest, tą, która jest efektem wielopokoleniowej pracy narodu polskiego. A trzeba pamiętać też o tym, że naród polski jest szlachecki. No i tego nikt jakby nie może zmienić, ponieważ on był narodem szlacheckim przez. 900 lat, i w pewnym momencie, to znaczy na przełomie XVIII-XIX wieku, zaczęto myśleć o tym, żeby ten naród poszerzyć. I świetnie to ujął Adam Mickiewicz, który powiedział: Polacy mają się uszlachcić, to znaczy przyjąć Polacy, to znaczy on w tym momencie myślał o chłopach, mieszczanach, no bo to byli polscy chłopi, polscy mieszanie, ale oni do końca Polakami nie byli, nie byli szlachtą, nie wyznawali tych wartości, tylko można było zauważyć jedno zjawisko, że właśnie oni chcieli się uszlachcić niekoniecznie uzyskać tytuł szlachecki, chociaż też, też tak powinno być i tak było w historii, że przecież szlachtą zostawali chłopi i mieszanie, ci, którzy byli szlachetni, ci, którzy służyli narodowi i służyli ojczyźnie. Ale Poszerzyć naród to oznacza, że inni, którzy szlachtą nie byli, przyjmowali jej zespół wartości, jej sposób widzenia Polski, jako na przykład przedmurza chrześcijaństwa jako narodu i państwa, które ma być kimś ważnym w Europie, od morza do morza. I tak było w historii, że jak zwraca wielu, uwagę wielu historyków, że nie wypracowywali, nie wypracowali swojej wizji polskości, mieszczanie też nie wypracowali i nie wypracowywali swojej wizji polskości, tylko kiedy poczuwali się do polskości, to odwoływali się do e, ideałów e, szlacheckich, czyli wiara na pierwszym miejscu, ojczyzna, e, wolność, tradycja, szlachetność i wolność rozumiana jako coś, co jest w pełni zgodne e, z wolą Bożą, z wiarą, Służy ojczyźnie, jest szlachetne i nie godzi w tradycji. Z narodem polskim nie jest dzisiaj dobrze. Trudno go zobaczyć. Trudno określić, kto jest Polakiem, a kto nie jest Polakiem. Jak pracować nad tym, żeby ten naród odrodzić. I ja tutaj jestem optymistą. Znaczy myśmy byli narodem o bardzo silnej tożsamości wszelkiej, kulturowej, moralnej, duchowej. Świetnie to ujął Wańkowicz mówiąc, że inaczej byśmy nie przetrwali, bo nie mamy naturalnych granic, granica z jednej, drugiej, trzeciej strony nagle się urywa i zawsze ratowała nas tylko ta silna tożsamość kulturowa. I ta silna tożsamość kulturowa przez te setki lat, ona osłabła, ale ona była tak silna, że ona w nas tkwi, tkwi w nas głęboko. Świetnie to ujął Adam Mickiewicz, który odwoływał się do podobnej sytuacji, do sytuacji z przełomu XVIII-XIX wieku, kiedy wynarodowienie było tamtych pokoleń bardzo głębokie. No to powiedział, Nasz naród jest, nie, nie, nie powtórzę tego dokładnie e, słowo w słowo, ale uchwycę sens. Nasz naród jest jak lawa z wierzchu brudna i plugawa, w środku ogniem płonie. Więc ten ogień płonie. Natomiast e, druga rzecz, że bardzo łatwo w Polsce jest odbudować e, naród, wrócić do, do tej polskiej tożsamości, dlatego że ona się opiera na tych podstawowych wartościach, które wymieniłem. Wiara. Specyficzna polska wiara, tak jak są różne zakony, jezuici, dominikanie, karmelici, tak, polska wiara jest bardzo polska i nie ma w tym nic złego. Ojczyzna jako wartość, ten dorobek wielu pokoleń, tradycja, która jest zgodna z wiarą i zgodna z ojczyzną, szlachetność, która ma być podstawową cechą Polaków. I wolność, która jest ważną wartością, bardzo ważną wartością, ale która nigdy nie może być sprzeczna z wiarą, z ojczyzną, z tradycją, ze szlachetnością. I tutaj zobaczmy jedną rzecz, że ta polska silna tożsamość oparta na tych wartościach powodowało, że Polacy rzadko się w przeszłości wynaradawiali, natomiast bardzo wielu ludzi, którzy przybyło do Polski, stawało się Polakami, stawało się błyskawicznie, przyjmując te wartości i Polacy nie negowali, że mają do czynienia z nowymi Polakami. Także myślę, że jeżeli zadbamy o te wartości, jeżeli będziemy patrzeć w naszą historię, jeżeli będziemy kontynuować tradycje, będziemy dbać o wiarę, będziemy walczyć o wolność, no to w efekcie y, naród się odrodzi, i być może będzie jeszcze silniejszy niż był przez wieki.